Welcome everyone, SCP Containment Bridge Remastered, a tak na serio witam wszystkich w SCP Containment Bridge Remastered. Gramy sobie, jest to wyszło dzisiaj na Steamie, przed chwilą mi się, z tego co kojarzę, przed chwilą to wyszło. Jest to w pewnym sensie zmieniona wersja samej, a widzę, że tego się tak nie da wyłączyć. Tego back, jakby backgroundu. Smoothing, ja nie chcę oczywiście, że rzecz jasna, ja nie lubię smoothingu. Zobaczymy, jak ta wersja remaster będzie wyglądała. Nazwijmy się standardowo, name, nazwijmy się seria 1. Enable, intro, save, czy Euclid. Save, bo ja lubię zapisywać w każdym miejscu generalnie. Właśnie. Ja lubię zapisać w każdym miejscu, szczególnie właśnie jak rozgrywam serię, żeby to nie było problemu. Przejdę znowu całą grę. Tak mi się wydaje, że przejdziemy sobie całość. Bo to będzie prawie to samo chyba co SCP zwykłe. Z tym, że będzie to wyglądało nieco inaczej. I będzie to całkiem mi się wydaje ciekawe doświadczenie. Zobaczymy zresztą jak to wygląda. No dobra, jesteśmy oczywiście już w naszej grze. Na razie tak patrzę na teksturę, bo tu... No, ta toaleta wygląda nieco lepiej. To się nic zmieniło. Dźwięk jest chyba inny, troszeczkę tego. Prędkość tego jest troszeczkę zbyt duża. Sensitivity. Jeszcze mniejsza. O, jest chyba ok. To nie potrzebuje, rzecz jasna. Ciekawe, czy jeszcze potrafię robić takie magiczne zwody, jak zawsze to potrafiłem. Dobra, come on, chodźcie tutaj po mnie. Po spacją jak zwykle tego. O, screenshoty bez pod F1. Tu mamy konsolę. Patrzę, jakie tam są komendy. Komendy są jakie są. Czyli ma wszystkie takie standardowe. Nie wiem, czy to jest jakaś... Pytanie, co będzie w wersji remaster, bo wiem, że ma być dużo nowości. Także no, może to bardzo ciekawe doświadczenie. Dobra, na razie nikt z nich nie idzie, trzeba poczekać chwilę. Dobra, mamy to. Siema. Dobra, wiecie co, tak troszeczkę za ciche to mam. Tak mi się wydaje. Muzyka może być cichsza, ale tak niech dźwięk będzie głośniejszy. Teraz tak zastanawiam się, czy ich dźwięk zawsze był w wersji stereo. W sensie, że słuchaj, z której strony to jest. Nie wiem, w sumie. Ale wydaje się to całkiem ciekawe. Dobra, na razie wiadomo, nic się nowego nie dzieje. Gra po prostu powinna na razie wyglądać lepiej, zwyczajnie pod względem wizualnym. Ale pod względem jakby użyteczności, no to powinna być taka sama. Takie same intro. O, to jest nowe chyba. Ładnie wygląda ten pojazd. No cóż, zobaczymy. Dzisiaj się jak najszybciej postaram się ten film wrzucić, także no jak go zobaczycie, to wiecie, czy mi się udało. Tutaj na razie to wygląda tak całkiem kulturalnie. No właśnie. Czy to już jest jedna z tych starszych wersji, najnowszych wersji SCP-ku, ponieważ dostajemy te. Modele wyglądają nieco lepiej. Nie jest to nic wybitnego, ale wyglądają lepiej. Czy SCP wygląda lepiej? No, wygląda chyba bardzo podobnie. Ciężko stwierdzić, czy wyglądają lepiej. Dobra. No i super. Lecimy sobie do przodu teraz. Dobra, łatwo.
Za głośne. 5 i 4. Tak jest ok. Chociaż nawet może jest troszkę dalej za głośne, ale niech już będzie tak. Dźwięk chodzenia zdecydowanie inny. Ale to wiadomo, że to dosyć proste to zmiany, więc to nie jest nic wybitnego. Zmienić sound. Storage room, a key card is required to operate this door. Of course, of course. Wyglądają chyba całkiem nieźle. O, ale zeskoczył. Uuu, key card zero. Keycard zero. Jest tutaj ten, a tam on jest. Ciekawe czemu, że nie chce mnie dojechać. Aha, już się wydostał. A widzicie. Ile potrzeba, jaka keycarda jest potrzebna tutaj? Czwórka. Ale no, jak się dostaniemy tutaj, to będzie mieć otwierać wszystkiego. Kurczę, jedynka potrzebna jest minimalnie. Nie wiem, co ja sobie zrobię z zerem. A, czekajcie. Zero to może być storage room, nie? Już widzimy pewne ulepszenia pod względem, no, połączenia kilku modyfikacji z innych części. Czy ja zginę teraz? Nie. Ale on tutaj jest cały czas. Czekaj, czy się zbugował? Jeżeli tak, to bardzo fajnie. Ja się nie będę. Nie, nie zbugował się, ewidentnie nie zbugował. Jest blisko. O, właśnie, tak myślałem. Tu jest Ballistic Helm, tylko będzie mi to zasłaniał widok. Ale mamy jedynkę i mamy... To już mamy automatycznie dwójkę, jak mamy jedynkę. W tej grze. Dobra. Come on. Save game. Ja sobie poczekam, jeszcze mi się sprint naładuje do końca. Mrugnięcie. I jest chyba spokój. Dobrze. On tu pewnie gdzieś ciągle jest. O nie. Blisko było, widzieliście to? Było bardzo, bardzo blisko. Czekajcie, pyk. Wygląda całkiem... Całkiem ciekawie. Light testing. Dobra. I on się teraz powinien pojawić, że jest jasno tutaj, w tym miejscu. Tylko sobie poczekamy znowu, aż mi się sprint odnowi i wszystko. Super. Chciałem tego zamykać, chciałem sobie wziąć ex-nava. Czy en-nava. Zamknąłem sobie drzwi i zaraz umrę. O właśnie. Bardzo blisko było, żebym już umarł za pierwszy raz. Na szczęście tak nie stało. No nie rób tak. Chodzi o to, że ja chcę wziąć to tutaj. No i rzecz jasna, przytrzymuję. To trzeba mocno, mocno naprawdę klikać, żeby to zadziałało tak jak chcę. Eric. Jaka karta sprzedaje do Erika? Aha, bo to są te drzwi, co się otwierają i zamykają. W zależności od tego. Są wszystkie keycardy jedy. A mogę sobie wcisnąć sobie do tego portfela. To nie problem. Będzie później więcej na ewentualne ewolucje kart. Także no. Warto, warto.
Najgorzej będzie jak Soszowska znowu z spotkami. Nienawidzę tego SCP-k. A, to jest karta level 0. Keycard level 0. I tu byłem. Tu muszę iść. Muszę się kierować w tę stronę. Czy baterię mogę wsadzić do portfela? Nie. Tego też nie mogę. Nie wiem po co mi ballistic helm. Możliwe, że po prostu... Oj, tu jest ten fajny element. Observation room. Binds, door. Normalnie bym zapisał sobie grę w tym miejscu. Nie wiem, co zrobić. Tu jest F5, mogę kliknąć. To są ekrany na tego. To są ekrany pod normala i te niższe, czy wyższe poziomy trudności. No ja wolę pod serię móc zapisywać grę w każdym momencie. A więc, no cóż. To co już, no to co? Polepszałem wszystko od razu. Za jednym zamachem. Bez dwójki, może tą dwójkę albo dobra. Tę dwójkę zostawię. Oczywiście maska. Pytanie, czy będzie widać, że maska została ulepszona, czy to dalej nie zmienili tego. To na razie na fine. Ja chcę lepszą apteczkę na początku mieć po prostu. Lepszą apteczkę chcę mieć. Od razu piszę za grę, wiadomo. Przy na verify dałby mi pilsy. A teraz to jest small. O nie, to jednak. Powiem tak. To jest mi niepotrzebne, to jest mi niepotrzebne. Na razie. Przynajmniej. I teraz tak. To jest small first aid. Dobra, to maska działa tak jak powinna działać. Pyk, pyk. No. To jest jedynka. Nie, to w sumie ja... Jedną dwójkę to ja chcę sobie wziąć. No dobra, tak jest. I to na verify teraz jednak rzucimy. Razem z... SNAV-em... Żeby był SNAV Ultimate. Dobra. Super. Maskę już mamy fajną. Co to jest za karteczka? A, to jest Tesla. Kto? To nic. Nic takiego. U, co? Cześć. To są te zbugowane karty, które nie działają w ogóle, nie? Keycard level 6. Mamy to w achievementach. To jest typowo wzięte z SCP chyba. Nie pamiętam, jakie to było. To jest ta wersja. Acquired a level. To jest niedziałająca karta, niestety. To jest troszeczkę szkoda. To jest small first aid dalej. Dobra, bo jak możecie zobaczyć, to nie zadziała. Tak jest, to niestety nie działa. Bardzo szkoda. Ale możemy... Czekajcie. Możemy spróbować jeden na jeden to dodać. I zobaczymy, co się stanie. Razem z tym w sumie chciałbym to zobaczyć. Jeden na jeden. Jaka karta wyjdzie z 1 na 1 na keycard 6? To jest pytanie. Na razie 106 nas nie zaatakował. Okej. Okay. Czyli już playing cards. Można było się tego spodziewać. Dobra, wiecie co, ja tu po prostu Już myślałem, że 106 się respi. Czemu to jest takie useless? Poświęcę tu kilka moich wolnych chwil, aby poulepszać te karty. I widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, mamy kartę czwórkę, tutaj jak widzicie. Kilka razy to próbowałem, a z tego co kojarzę teraz, jak się ma czwórkę, to na najniższym poziomie trudności, jak dam ją na fine,
to z automatu dostanę piątkę, także będziemy mogli sobie od razu wziąć kluczyk, chociaż nie wiem, czy chcę to zrobić. Zależy na jakiej zasadzie to jest zrobione, wiecie, wygraliśmy dużo modyfikacji. Także wiemy, że w pewnym układzie kluczyk jest niebezpieczny bardzo do wzięcia i się nie opłaca. I się okazuje, że ten Small First Aid jest fajny jednak, on się okazuje, że jest bardzo dobry. Jednak. Pomimo, że wydawało mi się, że właśnie, że zrobiłem go słabszą, to w rzeczywistości jest lepsza. Okej. Okay. Dobra. To tak nie jest, nie w tę stronę mam iść. Na to wychodzi jednak. Przy okazji mogę założyć to. Będę mógł nieskończenie sprintować. Tylko przez to można nie zauważyć pewnych SCP-ków. No i właśnie, i ja mam pojęcie skąd teraz właśnie mnie zaatakował 173. No i dobra. To nie problem, może jednak sobie przejdziemy tędy. Nie jest to problem. Oczywiście musimy najpierw... O. O, Medical Bay. Więcej apteczek. To jest chyba ta prawdziwy dobry syringe. To nie jest chyba niebezpieczny. Dobra. To jest tak. No mało widać przez tą maskę. Aż tak bardzo mi ona teraz nie jest potrzebna do uciekania. Gdzie był ten klucz? O, jest i... Bed Composition. Przyjmę chętnie. Nie wiem po co w sumie tu idę. Znaczy po rękę pewnie. Zapewne po rękę właśnie idę. No i mogę w ten sposób bardzo fajnie sobie odejść. Dobra. Ładnie. Trzeba wszystko zamykać. O, chyba jesteśmy w dobrym miejscu. Bo teraz powinienem tu być... Tu, gdzie byliśmy jakiś czas temu. Nie jestem pewny. Ta, idealnie. Wróciliśmy skąd zaczęliśmy. Czyli wystarczy iść tutaj w lewo. A, jeszcze jeden do przodu. A to jeszcze jeden do przodu. Tutaj? Tak. Tylko teraz musimy zobaczyć jedną rzecz ważną. Czy ten klucz tu będzie? Nie ma go, a to oznacza tylko jednak wejdę do tego pokoju, to zaatakuje mnie SCP-106. Wczytamy grę, ale wam zresztą pokażę, żebyście widzieli dokładnie, dlaczego tutaj nie wejdę. A jednak... Okazuje się, że jednak nas nie zaatakował. A i tak wczytam grę, bo może coś spaliłem. I przy okazji, na ten odcinek to byłoby na tyle. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych odcinkach, no i cześć!